Witam serdecznie, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Znajdujemy się na Foksal 3x5 w domu dziennikarza na historycznym wydarzeniu, w mojej opinii historycznym, także medialnie. Będzie to swoistego rodzaju debata historyczna, ale także spotkanie między młotem a swastyką, czyli premiera o bohaterze, tak, nieznanym nam bohaterze Władysławie Kołasińskim-Żbiku. Może najpierw przedstawię naszych szanownych gości. Po mojej lewicy wszyscy siedzą akurat tutaj wyjątkowo, po państwa prawicy. Tak więc zaczynamy. Profesor Krzysztof Szwagrzyk, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej. Wielkie brawa. Pan Leszek Żebrowski, witamy serdecznie. I oczywiście niezrównany Stanisław Michalkiewicz. Na scenę teraz bym poprosił, zanim zaczniemy nasze spotkanie, wydawcę szanownego kolegę Jarosława Kornasia, by powiedział kilka słów do państwa i do naszych widzów. Tak więc bardzo serdecznie, Jarku, cię zapraszam na scenę. Witam wszystkich państwa na kolejnej promocji książki, którą jak zwykle organizujemy na Foksal 3x5. Bardzo się cieszę, że państwo przyszli w tak licznej ilości. Cieszymy się, że zaszczycili nas tacy goście, jak właśnie pan Stanisław, pan Leszek i pan profesor z IPN-u. Jest to dla mnie wielka radość i przyjemność, że udało się wznowić książkę Żbika Kołacińskiego Między młotem a swastyką. Cieszy mnie to, że pan Leszek bardzo włączył się w wydanie tej książki. Wiem, że było to dla niego bardzo ważne, tak samo jak było ważne dla żony Żbika, pani Krystyny Kołacińskiej, którą serdecznie witam. Żony naszego bohatera, która przyjechała specjalnie ze Stanów do Polski. Także jeszcze raz witam panią. I serdecznie dziękuję państwu za przybycie i serdecznie dziękuję naszym szanownym gościom, że powiedzą parę słów na temat naszego bohatera i na temat Narodowych Sił Zbrojnych. Także jeszcze raz dziękuję. Tak więc witamy oczywiście, witamy serdecznie szanowną małżonkę. Ja teraz oddaję panu Leszkowi Żebrowskiemu głos, potem profesorowi Szwagrzykowi takie przedsłowie, więc serdecznie zapraszam. Dzień dobry państwu jeszcze raz. Ja jestem w tej trudnej, ale jednocześnie w dobrej sytuacji, że po pierwsze byłem bardzo związany emocjonalnie z autorem, z panem Władysławem Kołacińskim. Spędziłem z nim bardzo dużo czasu, rozmawialiśmy. Natomiast to nie jest jedyne czy rozstrzygające źródło wiedzy o tamtych czasach, jak to wtedy było. Jeździłem z nim po terenie i pamiętam taką sytuację, że gdzieś byliśmy umówieni w jakiejś wsi. Jechaliśmy dwoma samochodami, ja pojechałem z pierwszą grupą, spotkanie miało być o 16:00, my przyjechaliśmy na 16:00, tam już było bardzo dużo ludzi, wszystko było przygotowane, siedzieli, czekali, a drugiego samochodu nie było. Wtedy nie było komórek, nie było łączności, nie wiedzieliśmy, co się stało. Czekaliśmy i po 4 godzinach, czyli trochę wcześniej, po 3 godzinach uznałem, że spotkania dzisiaj nie będzie, coś się musiało wydarzyć. W związku z tym musimy to przełożyć na inny termin. A ludzie mówią, że nie wyjdą. Jak pan kapitan obiecał, to będzie. Siedzieli, czekali, przyjechał. I to było niezwykle wzruszające, że naprawdę tego chcieli. Drugi taki moment, który wynikał z tego, co już wiedziałem, ale jednocześnie z obserwacji zewnętrznych, to były coroczne uroczystości, które miały miejsce w Olesznie. Tam była duża bitwa z oddziałami pacyfikacyjnymi SS, które przyjechały niszczyć teren, i kapitan Władysław Kołaciński, jak się zorientował, przyszły meldunki, że na wieś idą Niemcy, że będzie pacyfikacja, wystąpił ze swoim oddziałem przeciwko nim. Ta walka została wygrana. Niemcy wszyscy zostali unicestwieni z wielu powodów. Tam 2 czy 3 było wziętych gdzieś w zagrodach, chowali się, jeden się w gnojówce na przykład schował, tego chłopi tam dotopili, bo był strach, że jeśli ktoś z nich wyjdzie, wróci, to represje niemieckie będą oczywiście straszne. A tak grupa zaginęła. I tam co roku te uroczystości się odbywały. Oczywiście później po długich godzinach wieczornych, nocnych rozchodziliśmy się gdzieś na kwatery, żeby spać. I któregoś roku trafiłem do gospodarzy
i pytałem, czy oni z tamtych czasów coś pamiętają. Był pan, który wtedy dla mnie był wiekowy. On mówi, ja miałem wtedy 15 lat, wie pan, ja nie byłem w konspiracji, mówi, ojciec był, ale ja się wszystkim interesowałem, to było dla takiego młodego człowieka wszystko ważne. I go tak pytałem, to już było tam po spożyciu i tak dalej. Wie pan, jak to było tak naprawdę z tymi partyzantami? Przecież przychodzili na wieś, wy tu ciężko pracowaliście, trzeba było zdobyć wszystko naprawdę ciężkim wysiłkiem. A oni przyjeżdżali i co? Zabierali rzeczywiście. On mówi, proszę pana, u nas tu bywały różne oddziały. I my cały czas zgłaszaliśmy, że dla nas problemem nie są Niemcy. Niemcy przyjeżdżają raz na kilka tygodni. I to jest mniej więcej widoczne. My jesteśmy w stanie uciec, bo idzie informacja, że takie grupy jadą. Ale co noc przychodzili bandyci. Przychodziła Gwardia Armia Ludowa i pospolite bandziorstwo. I na nich nie było ratunku. My nie mieliśmy broni. Oni walili do drzwi, otwierać Wojsko Polskie, zabierali wszystko, co się tylko dało i to jeszcze była najmniejsza strata, że tylko zabierali. Były gorsze rzeczy. I jak był oddział kapitana Kołacińskiego u nas, my też się tak jak wszystkich innych skarżyliśmy, ale wydawało nam się, że to też nie będzie skuteczne. On po prostu przyjdzie, pobędzie jakiś czas, pójdą dalej, a my zostaniemy ze swoimi problemami. I on mówi, wie pan co, jego to my tu nigdy nie zapomnimy. Bo jak on się dowiedział o tych bandytach, to się zapytał, czy wy kogoś z nich znacie. Oni mówią, że tak, no to są przedwojenni bandyci wojenni, tu w okolicy są znani, oni oczywiście w domu nie bywają, ale swoje rodzinne domy mają, tam się ukrywają gdzieś, mają te meliny w lesie. I on mówi, dobrze, to my tę sprawę załatwimy. Chwycił kilku z nich i jak on później też opowiada Bogu, to pytałem, mówię, miałem możliwość za to, co robili, po prostu rozstrzelać, pozbyć się pospolitych bandytów. Ale uznałem, że przecież ich kompanii będą się mścili właśnie na tych ludziach. My odejdziemy, po tym my jesteśmy silniejsi. W związku z tym dostali tęgielanie i usłyszeli, że jeśli gdzieś w tej wsi albo w okolicy zginie chociaż jedna kura, nawet jeśli lis ją porwie, to wy za to odpowiadacie głową. I ten gospodarz mówi, proszę pana, nam do końca wojny nic się nie stało. Tu już nic więcej nie zginęło. Mówi, to jest właśnie kapitan Żbik. I takim go poznałem i taki był cały czas. Bezpośredni dla ludzi. Nie było sytuacji, że gdzieś na spotkaniach ktoś, a panie, a pan to tam gdzieś u nas coś złego zrobił. Wprost przeciwnie. Natomiast byli ludzie, którzy próbowali, tak jak przedtem na piśmie, to nawet słownie na spotkaniach próbowali mi odebrać jego dorobek bojowy. I tak było w pewnej miejscowości całkiem dużej. Kapitan Władysław Kołaciński był człowiekiem skromnym, usiadł sobie gdzieś tam dalej. Ja rozmawiałem, mówiliśmy o akcji pod Czarnocinem. Tam też została karna ekspedycja niemiecka pokonana. Zresztą żbikowcy zdobyli wtedy działko, które jest na tych zdjęciach znanych, już publikowanych w książce. I gdy to opowiadałem, wstali jacyś ludzie wiekowi, starsi. Panie, co pan to opowiada? To my żeśmy tego akcję zrobili. To my działo zdobyli mi wszystko. Ja wiem, to gdzie jest to działo? No w stodole, panie, stało, ale to już teraz nie ma. Ale kto to konkretnie zrobił? No my, nasz oddział, my to tam Ziutek, Maniek, tam to żeśmy poszli, tych Niemców pogonili. I mówię, tu kapitana Kołacińskiego nie było. Nie, no skąd, to nie on. I w tym momencie pan Władysław stał i się tylko przedstawił. A to my nie wiedzieli. I trochę było śmiechu z nich i chyłkiem ze spotkania uciekli. Tak wyglądały opowieści ludzi, którzy mieli małe pojęcie o konspiracji, nie bardzo sobie zdawali z tego sprawę, co mówią, ale próbowali się na czyimś dorobku, rzeczywiście pięknym dorobku bojowym, uwłaszczyć. I przez cały okres Polski Ludowej, po 1945 roku, nie tylko on, ale rodzina pana Władysława Kołacińskiego przechodziła te także medialne, dzisiaj tak można powiedzieć, tortury. Oskarżani o wszystko, co najgorsze. Zdrada, kolaboracja, współpraca z Niemcami, mordowanie Żydów, Brygada Świętokrzyska. No naprawdę trudno było znaleźć coś więcej. I on traktował to już później, no, przyzwyczaił się do tego, taka była sytuacja. Wobec ludzi z tamtego podziemia, z tamtej konspiracji, te zarzuty były cały czas, więc można powiedzieć, w jakiś sposób przestali na to reagować. Ale była jedna rzecz, gdzie zobaczyłem człowieka, który miał ponad 80 lat, który zaczął płakać. I to była sytuacja, kiedy w publikacji PRL-owskiej pojawiły się informacje, że ten straszny Żbik to był taki podły człowiek, że jak przyszedł do nas do wsi, to nauczycielkę i ludzi, którzy uczyli dzieci języka polskiego potajemnie, bił.
za to, że się uczą. I on w tym momencie emocjonalnie nie wytrzymał. Mówi, proszę pana, cała moja rodzina składała się na to, żebyśmy my, dzieci, żebyśmy dostali jakieś wykształcenie, żebyśmy byli wyżej, żebyśmy coś osiągnęli. Dla mnie polskie dziecko, które się wtedy uczyło, to było coś szczególnego, bo my to już byliśmy dorośli, gotowi na wszystko, ale te dzieci miały być przyszłością. I ja bym miał chodzić i bić nauczycielki i bić te dzieci za to, że się uczą i nie wytrzymał. Wtedy się rzeczywiście popłakał. Więc zrozumiałem, jaką krzywdę Polska Ludowa i jej instytucje potrafiły tym ludziom zrobić. Nawet w takim zakresie, gdzie wydawało się, że można było wzruszyć ramionami i powiedzieć, no sobie po prostu tak na nas pluli. Pluli. I to się nie skończyło po roku 89. Gdy już padły pierwsze zapowiedzi, że kapitan Władysław Kołaczyński pojawi się w Polsce, to był rok 90. W środowiskach byłych gwardzistów ludowych, armii ludowej, które były wtedy bardzo silne, to jeszcze byli ludzie wiekowi, czyli tacy, którzy byli w stanie zrobić krzywdę, pojawiły się pogróżki, że jak on się tylko pojawi, to my tu mu pokażemy, my jesteśmy zorganizowani. Pan Władysław może nawet o tym nie wiedział, ale ludzie z jego oddziału przyjechali na lotnisko Okęcie z bronią. To nie jest śmieszne. Ja to zobaczyłem na własne oczy. I oni mówili, że jakby się coś działo, to my tu dowódcę ochronimy. Ja mówię, no jak, co zrobicie? A oni odsłaniają mamy. To wtedy jeszcze nie było żadnych kontroli. Oczywiście to była hala, nie z drugiej strony. I pokazali broń krótką, że jeśli by doszło do czegoś, to co jak co, ale dowódcę, to oni na pewno obronią. I zrozumiałem, że po tylu latach niewidzenia się, przerwy, te kontakty były rzadkie, listowne. Ci ludzie byli w stanie nawet ryzykować, nawet po tylu latach życiem, żeby jemu się nie stała krzywda. To nie wobec każdego dowódcy, nie wobec każdego partyzanta były takie zachowania, a wobec pana Władysława Kołaczyńskiego były. Człowiek bardzo ciepły, bardzo bezpośredni, człowiek, który troszczył się, jak to wszystko będzie wyglądać, martwił się naszym losem, mówi, nasze pokolenie odchodzi, nie osiągnęliśmy tego, co chcieliśmy. Więc żeby przynajmniej wam się udało, czyli to te pierwsze nadzieje po roku 89 tak miały wyglądać. To był właśnie kapitan Władysław Kołaczyński-Żbik. Przepięknie napisane wspomnienia. On, gdy napisał pierwszą wersję na emigracji w Chicago, zwrócił się do Melchiora Wańkowicza, żeby ocenił, czy to jest w ogóle coś warte, trzeba poprawić, no, włożyć to więcej pracy i dostał od Melchiora Wańkowicza rękopis, mówi, ja tu żadnych potrzeby zmian żadnej nie widzę. I tak to zostało wydane. Tylko, że pierwsza wersja wspomnień była odarta z całej faktografii. Tam nie ma nazwisk, nie ma ważniejszych rzeczy, które identyfikują czy uczestników, czy jakieś wydarzenia, żeby nie było śladów. Książka wyszła w 1961 roku, to jest czarna noc okupacji komunistycznej, więc tego wszystkiego nie było. W związku z tym, gdy po raz drugi ta książka wyszła w 1991 roku, 30 lat później, to z jednej strony pamięć się już zacierała, nie była dokładnie taka sama jak wcześniej, ale z drugiej strony pewne rzeczy udawało się jeszcze wydobyć. Natomiast stała się rzecz przykra, że wydawnictwo, które dostało w swoje ręce, po pierwsze, brzydko mówiąc, wyciągnęło z pana Władysława pieniądze. On musiał zapłacić dwa razy za książkę i gdy ja mówiłem, to trzeba z tymi ludźmi po prostu zerwać, to nie ma sensu z nimi rozmawiać. Nie, jak to pójdzie na dobry cel, to już niech tak będzie, ja zapłacę. I zapłacił. Książka poszła do drukarni, została wydrukowana. On chciał to odebrać, bo sprzedaż książki była tak organizowana, że cały dochód ze sprzedaży, nie zysk, dochód, czyli wszystko, co się z tego uzyska, przeznaczone było na ośrodki z dziećmi niepełnosprawnymi w Polsce. On z tego miał nie mieć kompletnie nic. Książka jest wydrukowana, ale książki nie ma. I on się pyta, dlaczego? Bo drukarnia nie została opłacona. Pojechał do Krakowa i wykupił z drukarni nakład, żeby nie został zmielony, żeby nie został przeznaczony na zmarnowanie. To była ta pierwsza próba kontaktów z krajem. Po długim pobycie za granicą, gdzie słowo znaczyło słowo, gdzie się ustnie załatwiało naprawdę duże kontrakty i umowy, tu się okazywało, że nie obowiązywało nic. Po prostu gangsterskie sposoby. I książka się rozeszła bardzo szybko. Później jeszcze zbieraliśmy informacje. Wiadomo, że jak się to ukazało, zaczęły napływać listy, odnajdywali się ludzie, odbywały się pierwsze spotkania tego środowiska. Ta wiedza zaczęła wychodzić. Pan Władysław próbował jeszcze dopisywać
te nowe, odkryte rzeczy, ale nie doszło już do wydania następnego. I książka czekała. Ale dzięki temu, że ta wiedza została w jakiś sposób zgromadzona, ja ponadto tak się interesowałem całą organizacją jako taką, też jeździłem tam po terenie, pytałem, szukałem, odnalazłem sporo zdjęć, dokumentów z tym związanych i dzisiaj to w tej książce jest zawarte. To jeszcze nie jest ostateczna wersja. Informacje na ten temat działalności kapitana Władysława Kołacińskiego cały czas jeszcze gdzieś się odnajdują, jeszcze jakaś wiedza, może nie dużym strumieniem, ale spływa. Czyli będzie tego w przyszłości więcej. Ale to, co jest, robi wrażenie. Oni wyglądają jak prawdziwe polskie wojsko, takim, jakim byli. Potwierdzanie w dokumentach, to, co on opisał z pamięci, jest, bo mamy i kronikę 204 Pułku Narodowych Sił Zbrojnych, kronikę Brygady Świętokrzyskiej, mamy dokumenty organizacyjne, mamy jego awanse, mamy jego odznaczenia. Tam nie ma nic wyssanego z palca. Tam nie ma opowieści niesamowitych, jak to po latach partyzanci Gwardii Armii Ludowej w szkołach opowiadając dzieciom, jak to żeśmy Niemców bili, ale jak tam raz strzeleli z armaty, to my tak przez śnieg, przez żyto uciekali i uciekli. To były tego typu i taki poziom opowieści. Tu tego oczywiście nie było. Działalność pana kapitana miała się skończyć wraz z przejściem frontu. On, będąc w Brygadzie Świętokrzyskiej, został wysłany ze swoją kompanią na akcję. Akurat w tym momencie ruszył front. Zostali już odcięci, do brygady nie wrócili, ponieśli spore straty, rozformowali się, schowali broń, rozproszyli się w terenie i mieli oczywiście czekać na to, co się wydarzy dalej. Ale wydarzyło się coś innego niż to, czego oczekiwali. Rozpoczęły się masowe represje, aresztowania. Zgłaszali się do niego ludzie, ratuj, co my mamy robić? Nie możemy żyć w mieszkaniu, nie możemy mieszkać u siebie. Teraz się okazuje, ten jest konfidentem, ten zdradził. Tu jest jakiś dziwny człowiek, tu nas łani. Wszyscy nas szukają, wybijają z naszych, których mają w aresztach wiedzę. Trzeba się organizować. I w jakiś sposób został nakłoniony do tego, żeby powołać oddział partyzancki, który będzie działał już pod nową okupacją komunistyczną. Na przełomie lutego-marca 1945 roku kapitan Władysław Kołaciński powołał Brygadę Jasnogórską Narodowych Sił Zbrojnych. Jeden z rozkazów tej brygady jest w książce reprodukowany. To był bardzo rozważny dowódca, tak jak przedtem, podczas okupacji niemieckiej przeprowadzał wiele akcji, ale też doświadczenie go nauczyło, że za to były represje. Jednak ludność cywilna za to musiała cierpieć. A tu miała być grupa przetrwania. Mieli czekać na to, co się wydarzy. Jak się okazało, że sytuacja geopolityczna wygląda w ten sposób, że Polska została oddana Sowietom, że tak już ma być, przynajmniej na bardzo długo, jakakolwiek tego typu akcja jest nieskuteczna, teren, na którym on działał, nie był sprzyjający. On, bardzo wielu ludzi było rozpoznawalnych, bo przedtem taką działalność prowadzili, postanowił oddział rozformować. No ale jak można 200-kilkadziesiąt osób rozformować i rozpuścić? W jaki sposób, jeśli pierścień obławy poza, na nich się właściwie już zaciskał? Dokonał czegoś niezwykłego. To był fortel w stylu Onufrego Zagłoby. Wysłał do bezpieki list. I to były mity na ten temat. A tam list wysłał, że ten list był skuteczny, że to jest niemożliwe, że aż tak. Rzeczywiście, nie tylko, że wysłał, to treść tego listu jest już dostępna. Mamy to z danych operacyjnych strony komunistycznej, że list typu informujący, jak zdejmiecie pierścień obławy, to my wyładujemy broń, my się wszyscy ujawnimy, tak jak wy chcecie. Zaprzestajemy działalności. Tylko dajcie nam wyjść, żeby nie doszło do przypadkowej strzelaniny i wtedy będziemy musieli w konspiracji pozostać. Bezpieka im zaufała. Oni bezpiece oczywiście nie. Oddział został rozformowany, ludzie zostali uratowani, nie wszyscy, bo część później niestety była wyłapana, były także wyroki śmierci wykonane na żołnierzach kapitana Żbika, ale cała olbrzymia część oddziału została w ten sposób uratowana. Nie każdy dowódca tak myślał i nie każdy dowódca myślał o tym, że nie tylko ja, tylko trzeba najpierw uratować swoich podkomendnych. Sam pan kapitan Władysław Kołaciński przedostał się na zachód, pozostał na emigracji. Początkowo trafił do środowiska Brygady Świętokrzyskiej.
tam został oddelegowany do drugiego korpusu generała Władysława Andersa z racji poprzedniej działalności, sztuki walki, tego, że był dowódcą oddziału przez 2 lata, dużego oddziału, naprawdę dużego, to nie było 15, 20 czy 50 osób, został wcielony do batalionu komandosów. Szkolił żołnierzy generała Władysława Andersa, ktoś, kto umiał takie walki jako komandos, jako jednostka specjalna prowadzić. I następnie jego los był taki jak wszystkich. Gdzieś się musieli po świecie rozsypać, niektórzy większymi grupami, inni pojedynczo. Trafili wszędzie, od Nowej Zelandii i Australii, przez Amerykę Południową, Chile, Argentynę, Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia. Pan Władysław trafił do Stanów Zjednoczonych, osiadł w Chicago. Tam była dosyć zwarta grupa, liczna, żołnierzy, oficerów Narodowych Sił Zbrojnych. Co ciekawe, oni wszyscy sobie wyrobili konkretną pozycję. Ci ludzie gdzieś tam się nie rozsypali, nie zniknęli w tej przestrzeni amerykańskiej, tworzyli środowisko, trzymali się razem, utrzymywali łączność. Początkowo to jeszcze były większe zjazdy raz na jakiś czas, później korespondencja, życzenia, telefony. Żyli do końca tak jak kiedyś, jako jedna wielka NSZ-owska rodzina. To, co jest przykre, to jak byli traktowani przez innych. Te zarzuty z okresu wojny, typu kolaboranci, brygada, przeszli, nie wiadomo co to za ludzie, skąd się wzięli, dlaczego tak, w dodatku mają tyle akcji na koncie, to jest podejrzane, my tyle nie mamy, nie mamy się czym pochwalić, a oni tym mogą. W związku z tym te stosunki przeniosły się na emigrację. I też dochodziło do takich przykrych sytuacji, jak pan kapitan opowiadał, zresztą to jest w książce taki fragment, gdzieś w Chicago podczas przypadkowej rozmowy z jakimiś ludźmi i oni mówią, gdybyśmy tego żbika dostali w swoje ręce, to nawet teraz byśmy mu tam robili. I on mówi, ja się nazywam Władysław Kołaciński, to ja jestem ten żbik, słucham. I ręce im opadły, już nie chcieli mu nic zrobić. Jest bardzo dużo świadectw żołnierzy Armii Krajowej z tego samego terenu, z tego samego okresu działalności o bardzo konkretnej współpracy, bardzo ścisłej, o wspólnych akcjach, wymienianiu się hasłami, o przeprowadzaniu razem pewnych przedsięwzięć i nie było między nimi różnic międzyorganizacyjnych. Wyżej tak, zresztą pan Władysław Kołaciński trafił do konspiracji nie dlatego do Narodowej Organizacji Wojskowej, że tak sobie wybrał. To nie była sprawa poglądów. On tłumaczył, że trafiłby wszędzie i zostałby wszędzie, niezależnie od orientacji politycznej, żeby to była organizacja niepodległościowa. On nie był narodowcem i wychowany był w zupełnie innej tradycji. Jego bracia byli w Legionach Polskich, także to jest, wydawałoby się, zupełnie inna organizacja. Ale został, pokochał tych ludzi, jakich poznał z bliska, był z nimi przez długi czas i on narodowcem się rzeczywiście stał, ale wiele lat po wojnie. Dopiero na emigracji. Dużo czytał, zaczynał kojarzyć, rozumieć, dlaczego my tak jesteśmy traktowani, jako gorsi, dlaczego my nie mamy nie mieć racji, skoro się okazuje, że naprawdę mieliśmy, dlaczego my jesteśmy wykluczani z polskiego państwa podziemnego, że byliśmy poza, skoro tak naprawdę my jedyni realizowaliśmy rozkazy naczelnego wodza i słuchaliśmy zaleceń rządu, bo rzeczywiście tak było. I to wszystko skłania się na obraz człowieka, także środowiska, także rodziny, która, mam nadzieję, już teraz nie będzie zapomniana. Rodzina zapłaciła bardzo ciężką cenę. To nie jest tylko pan Władysław. W lipcu 1943 roku, aresztowany przez gestapo, przechodzi bardzo ciężkie śledztwo w Częstochowie. Wysłany transportem do Auschwitz, dokonuje z grupą innych nieszczęśników, takich jak on, udanej ucieczki. I ta ucieczka jest potwierdzona, że kilka osób w nocy tego dnia z tego transportu rzeczywiście uciekło. I później on jest cały czas w konspiracji. Oskarża się go o rzeczy, których nie robił. Rodzina ma wielką zasługę na polu ratowania Żydów. Jego rodzony brat został zamordowany w 1941 roku w Auschwitz za pomoc Żydom. Liczni Żydzi przechodzili przez dom rodzinny, przez kontakty, które rodzina Kołacińskich im udzielała. I to także jest potwierdzone listami powojennymi z tymi ludźmi. Niektórzy się tego wypierali, znaczy nie chcieli w ogóle o tym rozmawiać, ale potwierdzali, że taki fakt miał miejsce. I ja swego czasu nawet mówiłem do pana Władysława, że jest tytuł, mając takie świadectwa, gdzie ci ludzie dotrwali do końca wojny, przeżyli, są gdzieś na emigracji, ma tytuł do tego, żeby wystąpić o dyplom Yad Vashem. A on mówi, po co?
Przecież my nie robiliśmy tego po to, żeby jakieś dyplomy dostawać. To było naturalne. Byli w gorszej sytuacji niż my, więc im pomagaliśmy. I mamy nadzieję, że wszyscy inni, gdybyśmy my po takiej pomocy potrzebowali, też by nam pomagali. No z tym to by mogło być oczywiście różnie. Także ci ludzie nie domagali się za to uznania, nie domagali się za to świecidełek, nie domagali się za to dyplomów. Może źle, bo dzisiaj mamy ich za mało i nas pratują tą liczbą, że to jest tam 6 tysięcy ileś, a że tylko tyle, a cała reszta nic nie robiła. Robiła. I takich świadectw jest oczywiście więcej. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Miło jest mi poinformować, że i na YouTubie, i na naszej platformie Real24.tv już nas ogląda blisko 3000 osób, więc także witam wszystkich serdecznie internautów. Ostatnio jak byłem z panem Leszkiem w Londynie, było prawie 6000 i padły serwery, więc mam nadzieję, że dzisiaj, że dotrwamy do końca. Tu jako młody adept dziennikarstwa, jak tu wchodziłem, to właśnie miałem taki lekki stres, bo jednak siedzę obok takich tłus. Oczywiście pierwszy się odezwał pan profesor i mnie zapytał, czy już PIT wypełniłem, czyli się zestresowałem jeszcze bardziej. No właśnie, panie profesorze, teraz oddaję panu głos i przechodzimy do dalszej dyskusji. Jeszcze kilka takich kwestii technicznych. Bym poprosił na scenę szanownego wydawcę Jarosława. Mam karteczki takie przygotowane dla państwa, żebyśmy nie wyrywali sobie wszyscy mikrofonu. Kto będzie chciał zadać pytanie naszym szanownym gościom, bardzo bym prosił, żeby takie pytanie zapisał na karteczce. Potem Jarek da tutaj na scenę i będę czytał pod koniec naszego spotkania wszystkie pytania, jeżeli takowe będą. Tak więc po prostu proszę podnieść rękę, zapisać pytanie i Jarosław do państwa podejdzie. Panie profesorze. Witam serdecznie wszystkie panie, witam panów. Jak znam polskie realia, szanowni państwo, to jutro w części gazet ukażą się artykuły pod tytułem Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej wspiera polskich faszystów. Dobrze potrafimy się śmiać jeszcze z tego, ale doskonale wiemy, że doczekaliśmy się takich smutnych czasów, kiedy usiłuje się z naszych bohaterów uczynić przestępców, kolaborantów, morderców po raz kolejny. Wydawałoby się, że to tylko w systemie komunistycznym było możliwe i tylko oprawcy stalinowscy mogli posługiwać się takimi haniebnymi zwrotami. Dzieje się inaczej. To, czego doświadczamy od kilku tygodni my Polacy, świadczy wyraźnie o tym, że dla bardzo wielu ludzi w Polsce i za granicą nasi bohaterowie, ci, którzy byli w szeregach Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, Narodowej Organizacji Wojskowej, nadal są przestępcami, są wyrzutkami, odszczepieńcami, współpracownikami Niemców. Reprezentuje instytucję, która stoi na straży naszej polskiej pamięci. Istnieje już 18 lat, to już taki dojrzały czas. I mogę powiedzieć, że nawet przez chwilę nie mogliśmy się spodziewać, kiedy powstawaliśmy, że po blisko 20 latach spotkamy się z taką sytuacją, że będziemy musieli o naszych bohaterach znowu mówić, a nawet krzyczeć. I mamy taką świadomość, że to, co robimy w ramach Instytutu Pamięci Narodowej, badając naszą historię, opisując naszych bohaterów, i to, co robią tak wspaniali ludzie jak Leszek Żebrowski, to wszystko jest jednak z całym szacunkiem za mało. Bo w tym wirtualnym świecie, w którym żyjemy, widocznie nie potrafimy znaleźć takiego narzędzia, które pozwalałoby nam, Polakom, o naszych bohaterach mówić na cały świat, tak, żeby czynić to skutecznie. Jestem dumny, że Instytut Pamięci Narodowej jest współwydawcą wspomnień pana Kołacińskiego. I to jest kierunek, który wybraliśmy od dawna i będziemy
nim podążać. Na pewno w ramach Instytutu Pamięci Narodowej takie działania będą przez nas wspierane za wszelką cenę. Ale musimy cały czas poszukiwać tych nowych sposobów przekazywania wiedzy o naszej historii. I nie dlatego, że nie czytam książek historycznych, Szanowni Państwo, i nie dlatego, że nie czytam artykułów popularno-naukowych, ale mam świadomość potrzeb współczesności. Marzy mi się, żeby historia naszych bohaterów, żołnierzy wyklętych, żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych została opowiedziana na świecie w sposób amerykański. Przez głośne nazwisko filmowe. Czy będzie to skuteczny przekaz? Myślę, że tak. Oczywiście, że książki Leszka będą zawsze bezcenne i innych naukowców, którzy badają ten problem i opisują go. Ale musimy zadbać o to, żeby znacznie szerzej docierać z naszą historią, z historią naszych bohaterów do świata. Inaczej, jak nie znajdziemy tego sposobu, oby tak się nigdy nie wydarzyło, ale tygodnie, które, te bolesne tygodnie dla nas, które przeżywamy, powtórzą się. Mamy to szczęście, że w ramach Instytutu Pamięci Narodowej odnaleźliśmy szczątki tych wielkich postaci. Wśród nich na Łączce pułkownik Stanisław Kasznica, major Lech Neyman, na terenie Opolszczyzny wspaniałych partyzantów NSZ-u, kapitana Henryka Fromego, pseudonim Bartek, wymordowanych we wrześniu 1946 roku. Kilkudziesięciu odnaleźliśmy, jeszcze około 100 poszukujemy. I to ważne. To uzupełnia naszą wiedzę. To daje nam wszystkim takie poczucie, że spełniamy swój obowiązek wobec naszych bohaterów. Szanowni Państwo, to, że dzisiaj zasiadłem tutaj za tym stołem, nie oznacza, że mam w sobie tyle odwagi, żeby wejść w spór z Leszkiem Żebrowskim czy z panem Michalkiewiczem. Jestem tutaj po to, żeby powiedzieć, Szanowni Państwo, że Instytut Pamięci Narodowej zawsze tak cenne prace jak ta będzie wspierał i zawsze będzie bronił dobrego imienia naszych bohaterów, żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. O tym mogę Państwa zapewnić. Dziękuję. Bardzo dziękujemy panu profesorowi. Tutaj, jeżeli chodzi o te nazwiska, to ja bym polecił dwa, Mel Gibson albo Clint Eastwood. Można się odezwać i pomyśleć o jakimś hollywoodzkim milionowym hicie. No właśnie, panowie, odnośnie autorytetów, jak to się stało, że przez tyle lat byliśmy w taki sposób poszukiwani, dopiero teraz Polska odkrywa tak naprawdę swoich prawdziwych bohaterów narodowych, takiego właśnie kapitana Kołacińskiego. Te maski teraz opadają. Nagle się okazało, że te autorytety, które cały naród przez lata, typu przy okrągłym stole na przykład, tak, uważał za autorytety, nagle okazywali się agentami, zdrajcami, kolaborantami. Jak to się stało, że tyle lat Polacy byli tak oszukiwani i jak do tego jądra prawdy dotrzeć? Może najpierw szanowny redaktor Michalkiewicz. Dobry wieczór Państwu. Proszę Państwa, spróbuję odpowiedzieć na to pytanie, ale niestety będę się powtarzał, bo nawet na tym podwyższeniu już raz to mówiłem. Dla naszego mniej wartościowego narodu tybylczego, ci, którzy przygotowali transformację ustrojową, przygotowali również cały zestaw legend. Można powiedzieć, że z tych legendarnych postaci został usypany cały śmietnik historii. No i już mieliśmy gotowy zestaw legend zatwierdzonych do wierzenia. Niestety życie przynosi rozmaite niespodzianki. No i pojawiła się zmiana pokoleniowa i bardzo wielu młodych ludzi
zaczęło rozgarniać śmietnik historii, który wskutek tego smrodem swego rozkładu zatruwa atmosferę moralną, polityczną i społeczną i natrafili na kości bohaterów tam pod tym śmietnikiem. No i chcą się dowiedzieć coś więcej, czegoś więcej o nich. I stąd ta irytacja twórców legend. Bo co to jest legenda? No to jest taka uprzejma nazwa fałszywej wersji historii, bo prawdziwa wersja to jest po prostu historia, a legenda to jest taka elegancka nazwa zafałszowanej wersji historii. No i nic dziwnego, że twórcy legend, nie mówiąc już o legendarnych postaciach, szalenie się irytują z tego powodu, no bo cały pogrzeb na nic. Państwo zdajecie sobie sprawę, no tyle energii, tyle pieniędzy nawet zostało zainwestowane w to i teraz wszystko się rozsypuje jak domki z kart. W tym momencie książka Władysława Kołacińskiego, Żbika, przychodzi w samą porę, dlatego że jesteśmy w momencie szczególnym, w takim oku cyklonu jak gdyby. Jedna fala takiej propagandowej napaści trochę przycichła, ale już za chwilę zetkniemy się z drugą falą, która chluśnie na nas takim całym chlustem rozmaitych ekskrementów, no bo zbliża się 50. rocznica sławnych wydarzeń marcowych. Kilka słów na ten temat. Otóż wydarzenia marcowe, no to było, to był taki trochę druga odsłona walk frakcyjnych w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, dawnych Chamów i dawnych Żydów, bo tak się przezywały te frakcje. Wzięły się one stąd, że kiedy po śmierci ojca narodów Chorążego Pokoju, Józefa Stalina, Nikita Chruszczow odkrył wstrząsającą prawdę, że Stalin nie zamordował wszystkich swoich ofiar osobiście, własnymi rękami, że ktoś mu musiał pomagać. No i pojawiło się pytanie niepokojące, kto to był? I w Polsce też to pytanie padło. No i tak się złożyło, że towarzysze pochodzenia żydowskiego charakteryzowali się szybszym refleksem. No i wskazali na swoich często podkomendnych, tak zwanych gojów. Goje nawet się nie wypierali tego, tylko mówili, no tak, no my tam mordowaliśmy, łamaliśmy kości, a to przecież dlatego, że wyście nam kazali. No i to okazało się, że to jest przejaw antysemityzmu i w ten sposób doszło do pojawienia się dwóch frakcji w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Żydów i Chamów. Konflikt między tymi frakcjami przycichł nieco po sławnym październiku, jak to pisał Janusz Szpotański, a może sławny wspominać październik, gdy nas skołował chytry stary piernik. No i, ale po wojnie sześciodniowej na Bliskim Wschodzie pojawiła się taka okazja do wznowienia tego konfliktu. Otóż po przesławnym laniu, jaki w czasie wojny sześciodniowej dostał w arabskie cztery litery Związek Radziecki, który tam, no to niektórzy komuniści bardzo się martwili, niektórzy komuniści w Polsce bardzo się martwili tym, że komunizm po śmierci ojca narodów zaczął zdradzać takie przyspieszone objawy uwiądu starczego. No i żeby jakoś temu zapobiec, jeden z takich właśnie wybitnych działaczy, Mieczysław Moczar, który tak naprawdę nazywał się Mikołaj Diomko, wpadł na pomysł zaszczepienia tego cierpiącego na uwiąd starczy komunizmu na ciągle żywym pniaku narodowym, w nadziei, że ten żywy ciągle pniak narodowy jakieś nowe soki żywotne tam temu komunizmowi przeniesie.
No i tak się stało, tak powstała ta frakcja partyzantów. Z tym, że jeden problem się pojawił. Otóż nacjonalizmowi trzeba nieubłaganym palcem wskazać wroga. No i ten wróg był, ale nie można go było wskazać, bo ten nieubłagany palec wtedy zostałby odrąbany razem z całą ręką, być może nawet z głową. W związku z tym ryzyko było zbyt duże. Mieczysław Moczar troszeczkę ten palec skrzywił i wskazał na sionistów. Na sionistów. No, jak wyjaśnił to koledze Antoniemu Zambrowskiemu w 1968 roku w więziennej celi współtowarzysz niedoli, nie ten Żyd, co Żyd, tylko ten, kogo partia wskaże. No i tak to właśnie wyglądało. W związku z tym bardzo wielu przedstawicieli frakcji, która wcześniej stanowiła, no nie powiem, że najtwardsze, ale twarde jądro komunistycznego aparatu terroru, skorzystało z okazji, żeby ujść z cudnego raju. Tym bardziej, że można było, że tak powiem, zabrać ze sobą spieniężone walory, które w wielu przypadkach zostały wyrwane reakcyjnej hydrze razem z paznokciami. No i nie można było, nie bardzo wypadało na Zachodzie, nawet tym łatwowiernym Zachodzie, chwalić się takimi oto przechwałkami, że byłem tutaj mocnym ogniwem, nierozerwalnym ogniwem komunistycznego aparatu terroru. Więc lepiej było takie fakty otoczyć zasłoną milczenia, natomiast no, trzeba było jakoś uzasadnić tą obecność. I w związku z tym im bardziej ktoś był umoczony we krwi polskich patriotów jako uczestnik tego aparatu terroru, tym gorliwiej prezentował się jako ofiara organicznego polskiego antysemityzmu. I tak zostało do dnia dzisiejszego. I ta fala już wkrótce chluśnie na nas w związku z 50. rocznicą wydarzeń marcowych. Dlatego mówię, że jesteśmy wokół cyklonu. Tym bardziej, że pojawiło się zapotrzebowanie na polskich nazistów, na polskich kolaborantów w związku z tą nową farmą przyjaznych stosunków polsko-izraelskich. Pojawiło się zapotrzebowanie, no i maleńcy uczeni. To w syzyfowych pracach byli ci maleńcy uczeni, którzy pod kierunkiem tam inspektora pisali wypracowania, w których, jak to pisze Żeromski, masakrowali nieszczęsną Polszę, przedstawiając ją jako gniazdo rozbestwionej szlachty mordującej lud ruski przy akompaniamencie okrzyków psia krew i psia dusza. No teraz maleńcy uczeni trochę zmienili repertuar, ale w związku z tym już tam szlachta mniej interesuje odbiorców tych wypracowań. W związku z tym naziści i kolaboranci są w ogromnej cenie. No i widzę dzisiaj, przeglądając Gazetę Wyborczą, bo trzeba wiedzieć, co robi konkurencja, no to widzę, że już tam maleńcy uczeni pełną parą pracują, a najlepszymi kandydatami na nazistów i kolaborantów, no to właśnie są partyzanci Narodowych Sił Zbrojnych. Jak gdyby pewna ciągłość jest utrzymana mimo sławnej transformacji ustrojowej, jak partia coś zatwierdziła w latach 40., to obowiązuje do dnia dzisiejszego i będzie jeszcze obowiązywało długo potem. Proszę Państwa, w samą porę ta książka przychodzi, dlatego że odkłamuje tę sytuację, pozwala zrozumieć, co było, jak to wyglądało wszystko. I tu się zgadzam z panem profesorem Szwagrzykiem, że to oczywiście za mało, dlatego że rzeczywiście tej książki Amerykanie nie przeczytają. No kto im ją przetłumaczy na angielski? Nawet gdyby ktoś im przetłumaczył, to oni nie przeczytają. Oni mogą obejrzeć film, ale też nie
każdy, tylko nakręcony przez Stevena Spielberga. Jeżeli chcemy, żeby ta prawda się przebiła do świadomości świata, to po prostu nie ma co dużo dyskutować, tylko trzeba wynająć Stevena Spielberga, powiedzieć mu, czego my od niego chcemy, i on wszystko zrobi, bo to jest świetny rzemieślnik. Jak mu powiemy, żeby tam dodał dramatyzmu, ale nie takiego jakiegoś, nie naszego, tylko naszego, to on doda. No i wtedy, co więcej, wtedy nawet pan redaktor Michnik będzie musiał to filmowe dzieło pochwalić, no bo niech by spróbował nie pochwalić, to zaraz by mu przypomniano, skąd mu wyrastają nogi. Więc to podwójnie skuteczne by było i dlatego wydaje mi się, że pan premier Morawiecki powinien poskromić tego jadowitego węża, którego ma w kieszeni, i skoro już uszczelnia system podatkowy, to przynajmniej jakiś porządny użytek z tych pieniędzy wyciągniętych od nas powinien zrobić, a nie tam wdawać się w jakieś upokarzające i bezsensowne licytacje, kto był lepszy, kto był gorszy, no bo on taką licytację przegra, bo w końcu, jeżeli dziennikarz ten, który mu to zadał pytanie, tam nawiązał do historii swojej matki, to pan premier Morawiecki, gdyby był przytomny, to powiedział, proszę pana, bardzo ciekawe rzeczy pan mówi, my to oczywiście sprawdzimy, zaczniemy od tego, czy w ogóle pan miał matkę, jak się okaże, że pan ją miał, no to my te historie oczywiście sprawdzimy i tak dalej, i tak dalej. Zamiast się wdawać w takie bezsensowne i upokarzające licytacje, trzeba w ten sposób do tego podejść, a przede wszystkim wynająć Stevena Spielberga, który, powiadam, nakręciłby film za pieniądze, myślę, żeby to zrobił, tylko to jest kwestia, ile trzeba by mu zapłacić. No bo nie ma takiej bramy, jak to starożytni Rzymianie zauważyli, której nie przeszedłby osioł obładowany złotem. Także i przed naszym rządem jest bardzo dużo jeszcze do zrobienia. Widzimy, proszę państwa, jeszcze jedna rzecz, bo nie chciałbym się tutaj rozgadywać. Chciałbym zwrócić uwagę państwa na tytuł tej książki. Między młotem a swastyką. Ten tytuł bardzo dużo mówi i chciałbym się na chwilę zatrzymać. Otóż to jest przesłanie autora do nas, czytelników, mówiące o sytuacji, w jakiej się znaleźli polscy żołnierze, którzy walczyli o niepodległość państwa polskiego. Znaleźli się w sytuacji tragicznej, znaleźli się w sytuacji beznadziejnej, między młotem i swastyką. Swastyka słabła, ale młot rósł w siłę. Młot niczym miecz Damoklesa zawisał nad wszystkimi głowami i wreszcie na nie spadł. Więc warto zwrócić uwagę w związku z tym, kto najbardziej w tej chwili jest zaangażowany w poszukiwanie hitlerowskich kolaborantów wśród polskich patriotów, że najbardziej są tymi poszukiwaniami zainteresowani i najbardziej aktywni, największą aktywność w nich wykazują sowieccy kolaboranci. Albo w pierwszym pokoleniu, jak na przykład pan Włodzimierz Cimoszewicz, który zresztą z porządnej ubeckiej rodziny i tak dalej, właśnie miałem okazję przypadkowo obejrzeć fragment jego przesłuchania w telewizji TVN u naszej resortowej stokrotki, pani redaktor Moniki Olejnik. No i pan Włodzimierz Cimoszewicz nie znajdował wprost słów oburzenia na temat Brygady Świętokrzyskiej, jacy to kolaboranci i tak dalej. No więc sowieccy kolaboranci. Pech mnie prześladuje, bo idąc tutaj wypisałem sobie taki cytat z książki Józefa Mackiewicza, Nie trzeba głośno mówić. I zgubiłem tę kartkę, nie wiem, diabeł mi przykrył ogonem, ale pozwolą państwo, że zacytuję ją z pamięci. Józef Mackiewicz wkłada te słowa w usta jakiegoś Ukraińca, który nie posiada się z oburzenia
na Winstona Churchilla i mówi tak: ta świnia z cygarem w ustach zamiast ryja, mówi, odziera nas z tego, co człowiek ma najświętszego, najbardziej własnego, mianowicie z naszej tożsamości. Nie określa nas naszą narodowością, tylko powiada kolaboranci. Kolaboranci. A dlaczego? A dlatego, że jak jemu to pasowało, to nazywał bolszewików zarazą, morowym powietrzem. A jak interes jego sklepiku się zmienił, to odkrył, że Józef Stalin ma poczucie humoru. A tych, którzy nie chcą paść ofiarą tego poczucia humoru, nie chcą zostać wyrżnięci, nazywa kolaborantami. Otóż, proszę Państwa, między młotem a swastyką, między młotem a swastyką, musimy sobie postawić pytanie, dlaczegoż to właściwie sowieccy kolaboranci kreowali się takimi samozwańczymi rewidentami cnoty. No i bardzo pryncypialnie piętnują tych, których wytypowali na niemieckich kolaborantów. Bardzo pryncypialnie ich piętnują. Otóż wydaje mi się, że tacy samozwańczy rewidenci cnoty najpierw powinni się wylegitymować. Tylko przed kim się powinni wylegitymować? No, myślę, że powinni się wylegitymować przed takimi, jak właśnie Władysław Kołaczyński. Powinni się wylegitymować przed nimi. No, co ty zrobiłeś? Co ty zrobiłeś, że się kreujesz na takiego rewidenta cnoty narodowej? No i wtedy byśmy tutaj zobaczyli, czy ci, którzy się kreują na takich rewidentów cnoty, rzeczywiście mają po temu kwalifikacje. Dlatego jeszcze to jest drugi powód, dla którego ta książka pojawia się w samą porę. I dobrze, że się pojawiła. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo serdecznie. Profesor Szwagrzyk, to samo pytanie, oszukane autorytety. Ktoś to wymyślił taki panel, przy którym mam przemawiać pomiędzy panem Żebrowskim i panem Michalkiewiczem, sobie zakpił chyba. To nie ja. Spróbuję. Usiłowano nam narzucić pseudoautorytety. Autorytet obroni się sam, jeżeli jest prawdziwy. Jeżeli jest sztuczny, narzucony, upadnie. To kwestia czasu. Dziś na naszych oczach powracają żołnierze wyklęci, bo powracają. Od kilku lat mamy piękne święto w Polsce. I proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy świadkami niezliczonej ilości inicjatyw, w których bardzo często inicjatorami ich są młodzi ludzie. Powiem dla młodego pokolenia Polaków. Żołnierze wyklęci są autorytetami. Są bohaterami. Ale przecież nie dlatego, że zadekretowała to dzisiaj jakakolwiek władza, czy tak nakazał IPN, czy ktokolwiek. Są, bo młodzi Polacy, żołnierze AK, żołnierze NSZ-u, podziemia antykomunistycznego, uznali za swoich, tych prawdziwych. Uznali rozumem, ale też przyjęli sercem. To rodzi, myślę, taki optymizm, że jest to ta wartość prawdziwa i bohaterowie prawdziwi. I w związku z tym przetrwają. A dla naszych bohaterów, to myślę, takie najpiękniejsze świadectwo, że ich walka nie poszła na marne, jest doceniana po wielu latach. Bo to przecież kolejne pokolenie przyjmuje ich za swoich bohaterów. Przecież najgorsze, co mogłoby ich spotkać, to jest to, gdyby ich walka poszła na marne, gdyby nikt o nich nie pamiętał, a dzieje się zupełnie inaczej. I myślę, że to taki szczególny dla nas czas.
prawdziwe autorytety rodzą się w tej chwili. Leszek Żebrowski. My mamy autorytety dwojakiego rodzaju. Pierwsi to są ci, którzy mają jakąś pozycję społeczną, wiedzę, zasługi i dlatego są autorytetami dla nas, że my chcemy, żeby tacy byli. My ich wyróżniamy, oni są dla nas wzorem, chcemy ich naśladować, mniej lub bardziej udolnie. Szukamy jakiegoś porównania, odniesienia, czego nam jeszcze brakuje. Jest drugi rodzaj autorytetów, w tej chwili bardzo rozpowszechniony, to są ci stworzeni sztucznie. Oni są mianowani i od tej pory taki człowiek jest autorytetem. Nieważne, że kłamie, że podaje fałszywe informacje o swoim wykształceniu, że podaje fałszywe informacje o swoich zasługach, że nie zrobił tego, co mu się przypisuje, ale on jest autorytetem. I nie wolno na jego temat dyskutować, bo to jest od razu coś bardzo złego. Skoro został uznany, skoro przez siły ustanowione został mianowany, to wszyscy ci, którzy tego nie szanują, wszyscy, którzy tego nie uznają, są nienawistnikami. No bo jak można nie wierzyć autorytetom? I te autorytety później się wypowiadają w mediach na każdy możliwy temat. Wiedzą wszystko, zawsze i wszędzie, aż do granicy śmieszności. A tych prawdziwych autorytetów bardzo długo nie mieliśmy. Tych ludzi nie było. Oni byli wrzucani do tych, nawet nie grobów, to były jamy cmentarne czy jamy ziemne, zagrzebywani gdzieś pokątnie, na wysypiskach śmieci, topieni w bagnach, w torfowiskach, tak jak członkowie mojej rodziny, którzy zginęli w 1949 roku. Ich nikt nie znajdzie. Pan profesor Szwagrzyk ich nie odnajdzie, bo ich po prostu już nie ma. Zostaje po nich coś, co jest pamięcią, naszą zbiorową pamięcią i to, co jest materialne. Zdjęcie, jakiś dokument, wydany przez nich rozkaz, jakaś pamiątka, oznaka harcerska. Ja kilka takich rzeczy mam i gdy sobie przypomnę, gdy z klasą swojej córki byłem na cmentarzu powązkowskim w Warszawie wiele lat temu, to były dwie klasy gimnazjum. Była pani wychowawczyni jednej i drugiej klasy, jeszcze tam jakaś rodowite warszawianki. To miała być wycieczka po cmentarzu powązkowskim. Początek roku szkolnego, jeszcze przyjemna, ciepła jesień. Chodzimy po cmentarzu. Ja oczywiście pokazuję zupełnie inne rzeczy niż to robią przewodnicy. A w ogóle była fajna historia, zabawna na samym początku. Pani dyrektor, z którą miałem bardzo dobry kontakt, która mnie lubiła, jak się dowiedziała, że taka wycieczka będzie, ja się do niej udałem, mówię, pani dyrektor, a czy jest możliwe, że zamiast płacić jakiemuś przewodnikowi, który zrobi to w sposób formalny, żebym ja tę wycieczkę oprowadził? Ona się pyta, no tak, ale jaki pan ma tytuł do tego? Ja mówię, grabarzem byłem na Powązkach i wiem, kto gdzie leży. Ona na szczęście miała to moje swoiste poczucie humoru, zrozumiała, a ta moja wiedza nie wynikała znikąd. Ja często chodziłem na ten cmentarz sam, będąc bardzo młodym człowiekiem, jeszcze w szkole, później na studiach. I tam spotkałem kiedyś przypadkowo powstańca warszawskiego, także przewodnika po tym cmentarzu, który znał różne szczegóły i różne rzeczy z cmentarzem związane, które nie były pokazywane, o których nie było wiadomo. Między innymi także te potajemne miejsca grzebań, pochówku. On trochę o tym wiedział, sporo rozmawialiśmy, pokazywał mi te różne miejsca i oczywiście trafiliśmy wtedy z tą wycieczką między innymi pod ówczesny pomnik, który był poświęcony żołnierzom wyklętym, pomordowanym. To było miejsce symboliczne. Bardzo wiele osób domyślało się, podejrzewało, że tam pod tym murkiem, z tymi tabliczkami, gdzie były nazwiska, pseudonimy, daty skrajne, urodzenia i zamordowania, że pod nimi są bohaterowie. Ale jeszcze tej wiedzy potwierdzonej nie było. Ja ze sobą wziąłem pamiątki po tych zamordowanych i pamiętam, że mając krzyż harcerski kapitana Jana Morawca, ściskałem go w ręku, mówiłem o nim i później puściłem po tych dorastających przecież dzieciach. Widziałem ich twarze. Oni dotykali historii. Słyszeli o człowieku, widzieli tabliczkę, ale mieli po nim coś materialnego. I najważniejszym efektem tego wszystkiego było, że te panie, które były rodowitymi warszawiakami od pokoleń, mówiły, proszę pana, my ten cmentarz znamy, przecież my tu chodziliśmy z rodzinami, ale my tego wszystkiego nie wiedziałyśmy. Czyli jeśli klasa nauczycielska, czyli ci, którzy mają uczyć i wychowywać, nie mieli pojęcia, pokazywali od strony formalnej,
Na przykład ja tłumaczyłem, czym się różni Virtuti Militari prawdziwy od tych, które były na tych stanowiskach żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, że to jest wykoślawione, że to jest nieprawdziwe, ale co to panu przeszkadza? No właśnie, przeszkadza. Wiedza czasami przeszkadza. To trzeba wiedzieć. I takich autorytetów, których nam zabrakło, brakuje także dzisiaj. Pamiętajmy o tym, że ci ludzie pomordowani po wojnie w olbrzymiej większości nie założyli rodzin. To byli ludzie młodzi. Niektórzy świadomie się z tą decyzją wstrzymywali. Major Zapora, Hieronim Dekutowski, cichociemny, on mówił, że chce założyć rodzinę. Ale jak? Jeśli ja jestem w lesie i ja się cały czas narażam, ja w każdej chwili mogę zginąć, to jeszcze pociągnę za sobą własną rodzinę, ja muszę czekać. Oni poginęli bezpotomnie. Duża część naszych autorytetów, ludzi najbardziej zasłużonych, została rozpędzona po całym świecie. Tak jak środowisko Brygady Świętokrzyskiej czy NZ-owców. Oni gdzieś w świecie nawet porobili kariery, byli bardzo znani, osiągali najwyższe stanowiska. Tylko co z tego? My z tego tak naprawdę nic nie mieliśmy. My ich nie znaliśmy. My o nich nie wiedzieliśmy. Nie wiedzieliśmy, że ten i ten został profesorem, że ten jest wybitnym konstruktorem nietypowych budowli, tak jak porucznik Bolesław Stańczyk, pseudonim Ksenz, Powstania Warszawskiego. Jedyny przypadek powstańca warszawskiego, który dostał 2 razy Krzyż Walecznych, dostał awans o 1 stopień oficerski, człowiek ranny w powstaniu, ani na chwilę nie zaprzestał działalności, weryfikowany w 1946 roku w Londynie i okazało się, że on był z Narodowych Sił Zbrojnych, został tego awansu pozbawiony, bo nie nasz. Czyli bohaterstwo miało 2 miary. Krew była mierzona w różny sposób. I on później, gdy ja go nie widziałem, nie poznałem go osobiście, dzwonił czasami ze Stanów i mówi, wie pan, jakby tak, kiedyś pan szuka, jakby pan znalazł, kto i dlaczego mi ten awans zabrał. I to nie jest do niczego potrzebne. Ja wie pan, ja mam tu określoną pozycję. Ja jestem człowiekiem majętnym, mam wspaniałą rodzinę, ale tak w pamięci sięgam, za co oni mi to zrobili? Co było we mnie złego, że dali mi awans w powstaniu, a 2 lata później w Londynie ten awans mi zabrali. Ja tego oczywiście już nigdy nie znajdę, nie dojdziemy do tych różnych podłych czynów, jak to się działo, ale tak oni byli traktowani. Lepsi i gorsi. Mimo, że mieli takie same zasługi, a często ci rzekomo gorsi mieli znacznie lepsze. I teraz, kiedy jest ta fala nienawiści, nieprawdopodobnej nienawiści wobec Brygady Świętokrzyskiej, spowodowana tym, że premier polskiego rządu na grobie żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej złożył wiązankę kwiatów, to w tym momencie jest tytuł do tego, żeby bić nie w brygadę, bo brygada jest tu narzędziem, ale w premiera, w polski rząd. Oni są w stanie zniszczyć polską państwowość, żeby tylko osiągnąć swoje. A Brygada Świętokrzyska, jej żołnierze, oficerowie są tylko do tego pretekstem. I kto się wypowiada? Jak? Bronisław, do niedawna hrabia Komorowski, wypowiada się były minister spraw zagranicznych Sikorski, wypowiadają się różne gadające głowy autorytety, różne jakieś tam Szlezwiki, Holsztyny i inne, które wszystko wiedzą, z góry przeczytały 2 zdania z encyklopedii i mają wyrobione zdanie. Im wiedza nie jest potrzebna. I w związku z tym te podziały są w Polsce i będą trwałe. Na tych, którzy nie wiedzą, ale uważają się za mądrzejszych i na tych, którzy wiedzą, ale są skromniejsi i nie mają siły przebicia. Tylko ta prawda się obroni. Pamiętajmy o tym, że Brygada Świętokrzyska, której oficerem był kapitan Władysław Kołaciński, to jest jedyna polska jednostka, która dokonała rzeczy niezwykłej. Wyzwoliła obóz koncentracyjny w Choliszowie.